Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Witamy. A witają Was Amelia i Dominik. Chcielibyśmy się z Wami podzielić tym, co mamy najcenniejsze, podzielić radością z przeżywania naszego małżeństwa, z naszego przeżywania bycia w rodzinie. Chcielibyśmy dać swoje świadectwo, chcielibyśmy podzielić się podpowiedzią, czasem może poradą. Chcielibyśmy zaprosić Was, a sami trochę wprosić się do Waszego przeżywania drogi małżeńskiej. Dominik na co dzień zajmuje się sprawami społecznymi. Zajmuje się dialogiem społecznym, rozmowami bardziej i mniej trudnymi, czasami takimi tematami, które na początku wydają się niemożliwe do zdialogowania, a później jakoś wszystko udaje się dobrze rozwiązać. Zajmuje się też pracą redakcyjną, współpracuje też z różnymi czasopismami. Natomiast Amelia jest muzykiem, jest psychologiem, ma duże doświadczenie w pracy i z tymi małymi studentami przedszkolnymi i z tymi dorosłymi. Niemałe również z osobami o trudnej, poranionej przeszłości w ramach różnych projektów czy innych spotkań. Jest pasjonatką tego, co robi. Dlaczego chcemy z Wami się właśnie podzielić, pozawracać Wam trochę głowę przed monitorami? Dlatego, że czujemy się w powinności, w obowiązku, ponieważ to nie my sami kształtujemy nasze małżeństwo, ale wszyscy, którzy są wokół nas, począwszy od naszych rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, przyjaciół, czyli całe grono osób, które nas otacza, współtworzy z nami to nasze małżeństwo. Tak. Jest to też spełnienie pewnej obietnicy. Dawania świadectwa, o które prosiła nas Enriqueta. Enriqueta, o której pewnie niejednokrotnie będziemy mówić, będziemy się nią dzielić, bo dane nam było spotkać się z nią osobiście dwukrotnie, ale i też rozmawiać przez telefon. Kim jest Enriqueta? Enriqueta to najmłodsza córka pierwszej błogosławionej pary małżeńskiej, Marii i Luigiego, czyli Aloisego Beltrame Quattrocchich. Enriqueta, która była ciążą zagrożoną. Lekarze nie wróżyli jej przeżycia narodzin, ani jej mamie. Ani jej mamie, tak. I w sumie można powiedzieć, że lekarze nie pomylili się. Enriqueta zmarła. Tylko zmarła 98 lat później. A my mieliśmy to szczęście ją poznać, spędzić z nią długie godziny na rozmowie i również tą radością chcemy się z Wami podzielić. Czemu teraz? Czemu teraz? Postanowiliśmy rozpocząć to nasze nagrywanie, to nasze dzielenie się. Te nasze spotkania. W tym roku, bo jest to rok naszego jubileuszu 20 lat małżeństwa. Dlaczego w tym momencie roku? Teraz, pod koniec marca, 25 marca? W zasadzie podwójna, potrójna w zasadzie przyczyna. Ze trzech miar. Tak, ze trzech miar. Po pierwsze, 25 marca, ponieważ... Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. 25 marca, ponieważ 25 dnia miesiąca, to był akurat listopad, błogosławieni małżonkowie brali ślub. Tak. Sobie zaślubiali miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I 25, bo to jest też dzień Wigilii naszego. Naszej rocznicy ślubu. Naszej rocznicy. Nie jest to jeszcze w marcu, ale jest to w tym roku. Co będzie? Do czego Was zapraszamy? Chcielibyśmy się dzielić tym, o czym wspominaliśmy w takich seriach, czy jak to współcześnie się mówi, w sezonach, gdzie chcielibyśmy trochę tego czasu poświęcić na rozważania, dzielenie się na temat życia narzeczeńskiego, życia przedmałżeńskiego, co nazwaliśmy sezonem Gra Wstępna. Ta Gra Wstępna będzie oparta i o nasze doświadczenia, naszego życia narzeczeńskiego, przepraszam, ale i też obserwacji młodszego już od nas pokolenia, też wielu rozmów znajomych, bliższych i dalszych i różnych problemów, z którymi borykają się współcześni młodzi ludzie. Jeżeli ktoś z tego zaczerpnie coś dobrego dla siebie, to temu ma to służyć. Innym sezonem będzie sezon pod tytułem Samożycie, czyli podpowiedzi praktyków. Mienimy się być praktykami, bo już dwie dekady za nami i tam chcielibyśmy się podzielić przeróżnymi aspektami, z doświadczeniami, z takiego codziennego życia, życia w rodzinie, życia w sąsiedztwie, przeżywania radosnych i trudnych chwil w rodzinie, a więc samo życie, czyli podpowiedzi praktyków. Pewne nasze obserwacje, refleksje, tym będziemy się dzielić.
kolejnych odsłonach, kolejnych. W naszych zamysłach mamy oczywiście jeszcze jakieś dalsze pomysły dotyczące kolejnych sezonów, kolejnych serii. Jeżeli Pan Bóg da, będziemy się tym dzielić w dalszej części. Czego nie chcielibyśmy i postaramy się jednak nie robić w tych naszych nagrywaniach. Tak. Na pewno nie chcielibyśmy i na pewno nie jest naszą intencją to, żeby kogokolwiek pouczać. Podkreślamy, że chcemy się podzielić. Chcemy podpowiedzieć. Tak. Czasami może zasugerować. Tym bardziej, że tak jak już powiedzieliśmy, za nami już trochę czasu. Za nami też doświadczenie rodzicielskie. Doświadczenie rodzicielskie trójki dzieci, która jest z nami. Czwarte jest w niebie. Czwarte nas wyprzedziło. Tak, wyprzedziło nas. Jesteśmy rodzicami Kamila, Karola, Estery i Rity. I tą radością, tymi doświadczeniami też chcielibyśmy się podzielić. Chcielibyśmy też się tym podzielić, bo jak się domyślacie, 20 lat naszego wspólnego życia to nie tylko czas cudownych uśmiechów, radości i samych sukcesów. To był też czas porażek, czas kryzysów. W różnym czasie, różnie rozwiązywanych. Pokonywania różnych ostrych zakrętów. Tak. Ale dzięki Bożej pomocy i opiece udało się z tego i udaje nadal. I ufamy, że w przyszłości również bezpiecznie wychodzić, wyjeżdżać na prostą i jechać dalej. I też tym chcielibyśmy się z Wami podzielić. Jeżeli Was nie zniechęciliśmy, a ufamy, że udało nam się Was zaprosić chociaż na trochę, a potem może na dalsze trochę, to zapraszamy serdecznie do naszych odcinków, do pierwszych dwóch serii pod tytułem Gra Wstępna oraz Samo Życie, czyli Podpowiedzi Praktyków. A tymczasem pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie, życząc nam i wszystkim, którzy zechcecie to obejrzeć, bardzo owocnych przemyśleń. Za każdym razem będziemy chcieli prosić Was o wykonanie pewnych wyzwań. Żeby nie było to tylko takie nasze pogadanie, wasze posłuchanie, ale żebyśmy wszyscy razem próbowali to nasze życie każdego dnia choć odrobinkę zmieniać i prowadzić ku lepszemu. Jak będziecie wykorzystywać te wyzwania, challenge, będzie oczywiście zależało od was. Nijak, ani nie jesteśmy w stanie, ani nie chcemy tego weryfikować. Natomiast jeżeli ktoś zechce się podzielić swoimi refleksjami, jasne, swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i konstruktywną krytyką. Zapraszamy do tego bardzo serdecznie. Można napisać na adres mailowy. Z wielką radością przeczytamy każdy list i postaramy się jak najszybciej na każdy odpowiedzieć. A tymczasem raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.